Cześć wszystkim! Cześć dziewczyny! I chłopaki, nie zapominajmy, może jest to jakiś mężczyzna, który szuka ulubieńca dla swojej partnerki. Dziś zapraszamy Was bardzo serdecznie na ulubieńców miesiąca lipca. Dokładnie. Ale zanim przejdziemy do pokazywania naszych ulubieńców, chciałam powiedzieć coś bardzo ważnego, to jest zaapelować do mojej siostry, ponieważ pod ostatnim zdjęciem naszym wspólnym na Instagramie ktoś zasugerował, że wyglądam jak Renaty sprzątaczka. Ja chciałam tutaj na forum jakby się zastanawiałam, co masz do powiedzenia. Tak, jakby zaapelować do mojej siostry, że bardzo ją proszę o to, żeby zakupiła odkurzacz Dysona. Moja praca wyglądałaby wtedy dużo łatwiej. Ale co? Przechodzimy? Tak, przechodzimy do ulubieńców. Było wspólne zdjęcie, na którym rzeczywiście ja byłam po pracy, bo żona była na luzaka i ja byłam po stomatologu, ale nieważne, ja absolutnie się nie gniewam i takie komentarze nie są dla mnie żadnym hejtem i absolutnie się nie obruszyłam na to, wręcz poprawiło mi to humor, a może będzie miało to też taki właśnie pozytywny odzew w postaci lepszego odkurzacza, żebym, prawda, tutaj przyjemnie się pracowało. Trzymajcie kciuki. Ulubieńców. Tak. Ulubieńców. Co mamy? Kto zaczyna? Zacznij jak zwykle ty, ale zaczynajmy od kolorówki. Od niech kolorówki. To będzie tak. To ja zacznę bombą, po prostu, bomba. Nic innego. I tutaj wielkie podziękowania dla jednej z naszych widzek. Ja nie mam pojęcia, jak dziewczyno masz na imię, ale tak, uwielbiam cię. Nasza widzka, która pracuje w Złotych Tarasach w Seforze, zawsze ma piękny makijaż i ja jestem bardzo stremowana, jak do niej podchodzę, bo rzeczywiście wygląda jak milion dolarów. Ja bardzo chciałabym ją poznać i bardzo chciałabym osobiście podziękować. Tak, za... musimy zrobić wycieczkę do... Tak, przy naszej najbliższej jakby takim wojażu zakupowym w Warszawie odwiedzimy właśnie ten sklep. Problem polega tylko na tym, że my ostatnio jesteśmy fankami właśnie galerii Mokotów. Ale specjalnie dla ciebie, się tam wybierzemy, ponieważ jakiś czas temu Renata przywiozła mi właśnie od tej naszej widzki próbkę tuszu i Yves Saint Laurent. Ja się zakochałam. Ja myślałam, że to jest właśnie dla mnie. Ja tak, prostu... no, ulubieniec numer jeden. Bo też muszę powiedzieć jedno, żeby ci ulubieńcy będą długi, więc się jakby przygotujcie na to. Tak, kawa, zimne piwo. Tak, może alkohol to nie, żebyście jarzyły, co to ale nie zero, wiem. Zero. Nie, po tym zero to ja mam w ogóle zgagę. Odpuśćcie sobie zero. To już jak coś, to pijcie z alkoholem. Jedna rzecz, ja po prostu... wiem, że już jakby kiedyś uwielbiałam robić makijaż, teraz kiedy on mi jest potrzebny, lubię to mniej, a najbardziej w całym makijażu uwielbiam tuszowanie rzęs. Jak moje koleżanki tak, zakładają. Każdy ma jakiś tam swój sztuczne, tak ja uwielbiam to mizianie. I dzięki tobie, kochana, to mizianie było dla mnie jeszcze przyjemniejsze i ta próbka się skończyła. Bo z tego co kojarzę, Bożona, to jest to jeden chyba z twoich takich najdroższych tuszy, jakie kiedykolwiek używałaś, prawda? No i dostałam od siostry. Całe pełne opakowanie, tak? I to jest, wiecie, to przed urodzinowy prezent. Tak, tak. I ja bym tak chciała, ja się już przyzwyczaiłam. Niech tak będzie co roku. Okay. Mam tu świadków. I ja go już używam jakiś czas, ale ja go cały czas trzymam w pudełku. Ta moja małomiasteczkowość wychodzi, prawda? Więc a jest... i też jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja jakby nigdy nie byłam testerką, jeżeli chodzi o maskary Yves Saint Laurent, ale moja koleżanka zasugerowała, że jeżeli kiedykolwiek kupię sobie taką maskarę, to żebym jej nie oszczędzała, bo rzeczywiście one dosyć szybko przysychają. Także jeżeli się zdecydujecie też na ten tusz, ja go kupiłam na iPerfumach, trochę w innej cenie niż w Seforze, to musicie pamiętać o tym właśnie, że... Nie będę odkręcała tego oryginału, tak. Bo nie chcę go tam właśnie sobie posuszać. Szczoteczka też jest taka troszeczkę bardziej innowacyjna. Zupełnie inna, taka wielka, dziwna, wygięta, ale jest to po prostu, jeżeli uwielbiacie tuszowanie rzęs, to warto. Ale też od razu powiem, bo wiecie, no to kosztowało. Nawet jak Renata to kupiła tam na iPerfumach, czy gdzieś znajdziecie na promocji, jednak ta cena... No tak, jest taka znacząca. Mhm. Dlatego od razu tutaj pokazuję Wam pewien zamiennik, który jest naprawdę dobrym tuszem. W tej chwili ten tusz wylądował u Renaty, żeby go mogła przetestować. I to jest Eveline Cosmetics i to jest Volume Fiber Lash. I to jest taki standardowy złoty kolor. Odradzam Wam kupowanie tego w kolorze takiego różowego złota, bo już jest gorszy, ale ten to jest po prostu chicior. No i ten Yves Saint Laurent, ale mogłabym gadać godzinami, więc odpuszczam i jeszcze raz bardzo dziękuję za próbeczkę. Tak, miło jest przetestować, szczególnie maskarę, prawda? No i jakby wszystkie... Cokolwiek w ogóle takiego, tak, no na, coś tak. To jest dla ciebie nieosiągalne, czy to będzie czytania, czy droga na przykład, ale może je nie być w sklepach. Takie testowanie czegoś jest naprawdę przyjemne. Tylko dla mnie testowanie musi być też na takim poziomie, żebym ewentualnie, gdybym się zakochała w tym produkcie, to chciałabym go kupić.
No właśnie, tak ja chciałabym... Tak jak mierzenie sukni ślubnej, tak, która kosztuje 10 tysięcy, a mamy budżet 2 tysiące. Albo na przykład na tydzień dostajesz jakiś, nie wiem, super SUV, na przykład taki mi się marzy. To nie jest tak, że maluch i nic więcej, chociaż kocham swojego bąbelka. Ale też chciałabym kiedyś no, jeździć lepszym autem. Ale jak ktoś by mi dał na tydzień potem, Boże, na oj, ten, wracać ten do swojego... Filmik, to naprawdę będzie mega gadany. Dobra. Więc ja przechodzę teraz do kolejnego ulubieńca. I to będzie ulubieniec już takich ulubieńców, dlatego że ten podkład pokazuje bardzo często. To jest podkład też, który Bożena używa. Jakby zaraziłam ją miłością do Bare Minerals. To jest podkład Pro. Niestety cała marka Bare Minerals nie jest już dostępna w Sephorze. Jest dostępna na Look Fantastic, na Cult Beauty. Wiem, to wiąże się z dużym problemem jakby dobrania odcienia, tak? I ja mam też go niestety w dwóch kolorach, ponieważ ten, który jest właściwy dla Bożeny, jest dla mnie troszeczkę za jasny i muszę tutaj po prostu trochę się napracować, żeby ten idealny odcień osiągnąć na swojej skórze. Ale rzeczywiście chciałam powiedzieć, że jest moim przypomnieć właściwie o tym produkcie, ze względu na to, że niezależnie jaka ta moja skóra jest, czy ona jest tak jak zwykle mieszana i tłusta, a teraz normalna i sucha, ten podkład mi się sprawdza. Przede wszystkim jego duży plus dla mnie to jest wygładzenie, tak, i to, że jest naprawdę przyjemnie trwały i jest fajny w użytkowaniu od godziny 8 do godziny 18. To tak jak ja najczęściej mam właśnie podkład na sobie. Rzeczywiście fajnie wszystko się utrzymuje, bardzo fajnie też współgra z moim filtrem do twarzy. To jest naprawdę taki, tak jak mówię, ulubieniec ulubieńców i produkt, który całkiem możliwe, że pojawi się po prostu w ulubieńcach roku, tak? Trzeba też powiedzieć, że ten podkład zalecany jest po jakichś na przykład zabiegach i to też jest bardzo ważne. Tak, to jest ten plus, o którym zapomniałam dodać. I ja go zaczęłam stosować wtedy, kiedy byłam po takim no, dość intensywnym oczyszczaniu twarzy i rzeczywiście go na tej twarzy nie czuć takiej machy zrobionej, on nie spływa, nic się z nim nie dzieje, trzyma się ileś tam godzin i jest taki, można powiedzieć, porównując go do Lancoma, tak, tego ciężkiego, no to tutaj to już po prostu jakby ktoś nam cegłę na twarz położył, a tutaj czujemy po prostu tą świeżość. Tak. To co można powiedziała jest rzeczywiście bardzo ważnym elementem tego podkładu i w ogóle całej tej marki, bo podkład Bare Minerals ten też jest podkładem mineralnym, czyli jest wskazany właśnie po nawet jakichś takich zabiegach, bo jest po prostu bardzo delikatny, na pewno nie zapycha. Na pewno. Na pewno. Na pewno. Tak, tu się zgadzamy obie i nawet osoby, które, bo ja też dostałam go z polecenia, nie z polecenia z YouTube'a, tylko po prostu widziałam go u kogoś na twarzy i stwierdziłam, że bardzo mi się podoba i ta osoba ma bardzo podobną opinię do naszej. Mamy rozświetlacze? Tak, obie zacznij mamy. Zacznij, obie mamy to rozświetlacze. Ja mam rozświetlacz z Anastazji. Szczerze kupiłam ten rozświetlacz po to, żeby zaimponować komuś. Tak jak inni kupują drogie auta, drogie torebki. Albo wyjeżdżają w jakieś tam miejsca. Tak, albo wyjeżdżają w jakieś tam miejsca, żeby nie wiem, jakieś, przeżyć jakieś niesamowite doznania. No nie, już nie da się tego porównać. Ja kupiłam bronzer Anastazji. Cena była szokująco wysoka, ale muszę Wam powiedzieć, że przyjemnie mi się tego produktu używa. Ja dosyć szybko się maluję. Nigdy nie będę ekspertką makijażową, ale rzeczywiście chciałabym się z Wami podzielić tym, tą moją opinią, że po pierwsze bardzo podoba mi się kolorystyka. Musiałabym się natrudzić, żeby rzeczywiście skompletować sobie, wiecie, te wszystkie cztery odcienie, które może z wyjątkiem tego złotego, te trzy są przeze mnie bardzo często używane. I w jakiś sposób dzięki tej paletce mój makijaż to też jest taka trochę zabawa. Tak jak Ty mówisz, że lubisz myzianie gdzieś tam, tak ja tego rozświetlacza może być tak, że go często nadużywam, ale rzeczywiście jest to świetny produkt, świetny. Ja sama nie potrafiłabym sobie chyba do końca tak fajnie skompletować tych odcieni, bo jak go oglądałam, to tak stwierdziłam, o może to będę używała ten i ten, a ten to już tak niekoniecznie, ale okazało się, że cała ta paletka jest do wykorzystania i rzeczywiście to rozświetlenie jest takie w punkt dla mnie, bo nie jest ani za małe, ani za duże. Okej. Bardzo lubię też nakładać go w tą okolicę. Widać. Widać? Widać.
Dobra, wszystko tak, o tym rozświetlaczu. Tak. No to ja tutaj mam upaćkane opakowanie. I to jest Thin Skin by Patrycja Kazadia, ale absolutnie nie przekonało mnie to do zakupu. Jakiś czas temu, będąc z Kornelą w Rossmanie, wyczaiłyśmy ten rozświetlacz i on normalnie kosztował 100, ale pomyślałam sobie, no nie. I jak było tam, wiecie, promocja, wtedy dopiero zdecydowałam się na zakup. I co mnie też przekonało, to to, że właśnie są tutaj 3 odcienie. To zgodzę się z moją siostrą, że fajnie jest mieć ten rozświetlacz w kilku odcieniach, bo na przykład... Szczególnie w tym okresie, w którym teraz jesteśmy. Tak, tak, takim letnim, wiosennym, kiedy używamy tego więcej i mamy tutaj taki chłodny rozświetlacz, mamy złotawy i mamy różowy. Czasami używam go nawet jako różą. Fajnie się utrzymuje, daleko mu do The Balm, tego Illuminizer, tak? Daleko, bo tamten jest po prostu hitem numer jeden, ale to wcale nie jest dużo gorsze, bardzo wydajne, bo tego używam już naprawdę długi czas, ale chciałam go tak totalnie przetestować, żeby móc już o nim powiedzieć w ulubieńcach. Nie wiem, czy on nadal dostępny jest w takiej potrójnej wersji, nie sprawdzałam tego. Ale jeżeli będziecie decydowały się na jakiś rozświetlacz i będziecie chciały wypróbować coś nowego, to możecie sobie właśnie zerknąć na tą markę. Ona dostępna jest w Rossmanie, gdzie jeszcze tego też nie wiem. Nawet byłam dziś w Rossmanie rano, mogłam to sprawdzić, wybaczcie, słabo się przygotowałam. Takie opakowanie rzeczywiście szybko przyjmuje ten... W ogóle dlaczego robią w takich czarnych? Powinni to robić jakiś beżak, bo rzeczywiście po jakimś tam używaniu tak, wygląda to już tak, tak, mało, tak, mało estetycznie. Tu on nie tylko po prostu ściera się... Samo to, tak, nie, tutaj całe opakowanie jest super, ale fajnie, że jest złotawy, fajnie, że jest ten różowy i naprawdę, no ja tutaj nie widzę, żeby tego produktu ubywało, a ja też go nie oszczędzam. Mhm. No dobrze, czyli przechodzimy kolorówka, teraz... Kolorówka, poczekaj, bo zostało nam coś jeszcze jakby, no stricte kolor. Tak. Ja tutaj mam Semilac 103, ale coś więcej powiem Wam o nim. Ma siostra. No, zakochałam się w tym kolorze, ale to jest też... Dziwna sytuacja, o której chciałam Wam powiedzieć. Bardzo podoba mi się ten kolor na stopach i dostałam już kilka takich fajnych komplementów. Że naprawdę ten kolor jest... Ale też, poczekaj, miałam Ci nie wchodzić, tak, co, naprawdę pilnuję. O, dobrze, ale to też jest ważne, istotne, bo ja widziałam ten kolor rok wcześniej, ubożeny na stopach. I na rękach i powiedziała, że się jej nie podoba. Nie podobał mi się, także chcę Wam powiedzieć też, że rzeczywiście nie ma się co zrażać, bo no zakochać się można na różnym etapie, tak? Można ale poczuć... poczekaj, bo muszę to powiedzieć, że tak naprawdę, kiedy byłaś u mnie, zdecydowałaś się na 517, a ja na Ciebie mówię, a może 103? A ona mówi, no, to teraz będzie pięknie. Także to tak, to była taka bardzo sugestia. Bardzo uniwersalny kolor. Jak byś go określiła w ogóle? Są dwa takie kolory. Mam go na stopach i teraz po prostu na niego patrzymy. Są dwa kolory w Semilacu, które ja uważam, że zmieniają swoją barwę pod względem światła. To jest 18 kobal i to jest 103. Ten zmienia się od maliny, czerwieni, wchodzi w taki trochę, nawet czasami amarancik. To jest bardzo fajne, bo ten kolor nie nudzi nam się tak szybko, ponieważ jak mamy słońce, jak mamy dzień pochmurny, jak mamy półmrok taki lekki, słońce naturalne, takie wiecie, blade, naprawdę szczerze Wam polecam, bo jest kolorem, który sprawdzi się i w biurze, i na wakacje. Tak, a nie jest takim tak, kolorem szokującym, nie tak, jest takim pomarańczym, różem, rzeczywiście ja bym sobie na ten kolor w tym momencie nie mogła pozwolić, bo gdzieś by mnie drażnił, gdzieś by tak, po prostu do mnie w tym momencie nie pasowało. Też paznokcie muszą, dla mnie paznokcie nie mają krzyczeć i nie ma być ich tak bardzo, bardzo widać. One mają być eleganckie, one mają być takie, które na przykład też nie będą powodowały u nas takiego zgrzytu, że wstaję rano, zrobiłam sobie, nie wiem, seledyn jakiś, czy właśnie ostrą pomarańczę, chcę się ubrać. Tak. I paznokcie mi w tym przeszkadzają. To ma być tylko takie, wiecie, delikatne, muszą być zrobione, to na pewno, ale w sposób taki, żeby nam nie przeszkadzało. To tak jak tatuaże, tak jak, nie wiem, kolorowe włosy, takie rzeczy, tak, żeby nam to po prostu w miarę pasowało do wszystkiego. I poczekaj, jak już jesteśmy przy tematyce paznokciowej, to muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, to będzie tylko chwila. Ja ogólnie nie przepadam za hybrydami z indigo, dla mnie są takie gumowate. I w ogóle nie lubię kupować indigo w sklepach indigo, bo już dwa razy się nacięłam, no po prostu jakaś masakra, ale może to tylko mój taki pech. Mowa tutaj o pyłku i to jest pyłek, Glamour Silver
czyli taka totalna tafla, bardzo delikatna, na fiolety, na żółte na przykład kolory, no na białe, żeby sobie zrobić taką perłę. No coś niesamowitego, rzeczywiście, ja już mam tutaj dziś paznokcie do zrobienia, ale na brzoskwinki, na różne kolory. Nic, tylko taka po prostu czysta tafla, perły. Jeżeli mogę krytykować gdzieś hybrydy indigo, bo są naprawdę dla mnie za gęste i jeszcze teraz okazało się, że mój ukochany kolor z indigo Marilyn w ogóle nie jest dostępny, nie wiedząc czemu, przepiękna malina, tak pyłki z indigo to jest naprawdę hit hitów, bo oni wszystkie te śnieżki, kopciuszki, no po prostu mają najlepsze, także dziewczyny, jeżeli szukacie takiej tafli, bo ja miałam z kilku innych firm, nigdy to się w ulubieńcach nie pojawiło, bo no nie było aż tak fajne, tak to mogę szczerze Wam polecić. Koszt około 24 zł. Mam pytanie, czy masz coś z pielęgnacji twarzy? Nie masz. Nie pielęgnowałam w tym miesiącu. To ja mam dwie rzeczy. Jedną rzecz, którą już całkowicie zużyłam i opakowanie niestety wyrzuciłam, bo tak jakby myślałam, że się nie ułoży, nie uda się, żebyśmy nagrały ulubieńców. To jest z The Ordinary. Taki olejek do twarzy z nasion dzikiej róży. Ja oczywiście go podlinkuję dokładnie, bo tak mi się kojarzy, że to jest chyba z nasion właśnie. Nasion dzikiej róży. Pod względem olejków, które ja ostatnio bardzo lubię w pielęgnacji, absolutnie ten produkt wymiata. On ma takie dosyć szerokie zastosowanie. To znaczy jest i do cery dojrzałej, i do cery młodej, do cery problematycznej. Bardzo podoba mi się, jak się go używa na noc na przykład, no bo ja właściwie przede wszystkim te olejki na noc. I budzę się rano i widzę, że ta moja skóra jest bardzo fajnie wypoczęta. On też świetnie się sprawdza w takich skórach, które mają tendencję do zaczerwienienia, czyli takich z naczynkami, ale też takich, nie. Też takich trochę uwrażliwionych cer. Rzeczywiście ja go zużyłam bardzo szybko i teraz przy zamawianiu produktu, bo tam musiałam Boże nieco się domówić, to z tych wszystkich rzeczy do Ordinary, które gdzieś tam używałam, nie zapytałam Cię, czy skończył Ci się ten peeling. Jeszcze jest troszeczkę, aha, ale go uwielbiam. Z tych wszystkich rzeczy, które są na YouTubie do polecenia, to ja w tym momencie rzeczywiście polecam ten olejek. Na pewno Wam się sprawdzi, bo rzeczywiście też słyszałam, że on w ogóle dostał jakąś nagrodę. To wszystko więcej w opisie, jeżeli chodzi o markę The Ordinary. A teraz kolejny produkt, bardzo ważny dla mnie, szczególnie właśnie ważny w tym okresie przyjmowania izoteku, bo tak został mi też polecony. To jest esencja z Sensaya, trójeczka, co jest bardzo ważne. Fajnie pielęgnuje moją skórę, fajnie nawilża i odżywia właśnie w tym momencie, kiedy ja przyjmuję izotek i moja skóra z normalnej, mieszanej, nawet czasami tłustej, zmieniła się w taką suchą i bardzo suchą. Na pewno Bożena też może Wam tu powiedzieć, potwierdzić, że moje usta wyglądały fatalnie. Naprawdę wstyd było z nią wychodzić na miasto. Miałam duże zajady i rzeczywiście ja miałam świadomość tego, że i te usta, i te zajady będą przez cały okres przyjmowania izoteku, czyli około roku. W tym momencie wszystko jest naprawdę na poziomie takim, powiedziałabym... No wtedy to wyglądało po prostu koszmarnie, no Renata wyglądała jakby, nie powiem. Tak, taka skorupka suchych skórek na ustach, no coś strasznego. Jakby, nie wiem, 10 godzin całowała się na mrozie i na wietrze, no to było koszmarne. Więc... Nawet sama Ci zamawiałam jakieś maści z Fredofarm, tak, koleżanki mi wymówiły. Powiem Wam, że tych produktów do testowania przede wszystkim właśnie ze względu na ten cholerny izotek było bardzo dużo. Ale rzeczywiście tylko ten produkt sprostał i trudno mi jest go polecać, bo cena jest bardzo wysoka, ale to jest pojemność 100 ml i rzeczywiście w tym momencie ja używam go do jego pielęgnacji skóry pod oczami, całej twarzy, ust i dekoltu, także... Nie wychodzi tak koszmarnie, bo jakby odjąć się, kupić krem do twarzy w małej pojemności, krem tak. Pod oczy, to w sumie tylko jednorazowo jesteśmy narażone na wydanie ilu? 390 zł. Ale tak jak mówię, nie podejrzewam, żebym musiała go używać z taką intensywnością normalnie, gdyby właśnie nie przyjmowanie izoteku. Dobrze. Produkt z Janem. A tak. Ja... O, jak a to ja... widzicie, dziobią szefowej.
Więc ja bym chciała powiedzieć, że to jest jakby dzieło mojej siostry, jeżeli chodzi o opakowanie, tak? Tak, tak. Tak. Ale ja nie będę mówiła tu o opakowaniu, bo tutaj mówimy o produktach. I mam tutaj balsam do ciała i krem do rąk. Coś, co fantastycznie pachnie. Ja nie skupiam się na składach. Dla mnie czasami produkt ma pachnieć i ma fajnie nawilżać skórę, co jest bardzo potrzebne dla osób, które stosują samoopalacze. Tak. Wtedy się często peelingujemy i tak dalej, nie będę tu wchodziła w jakby w szczegóły, wiecie o czym mówię. Ten balsam naprawdę fajnie się wchłania, fajnie też lekko pozostaje na skórze, także naprawdę, bo tam jest ile tych w tej serii zapachów? Chyba cztery, tak. Chyba cztery, dla mnie różowe wygrywa, także jeżeli będziecie gdzieś tam, wiecie, miały okazję. Ja najbardziej właśnie... Kiedy ekspedientka w Rossmanie nie będzie patrzyła, poniuchajcie sobie różowy. Nie wiem, czy to będzie dostępne w Rossmanie. W Hebe? Może po prostu, gdzieś nawet w spożywczaku są takie, wiecie, regaliki, gdzie jest chemia i na przykład tam, zobaczycie, różowy, powiecie sobie, o, Bożena o tym mówiła. Aha, a ja wolę, te, ja wolę te żele do kąpieli pod prysznic. To, ale to żele są fajne, ale balsam dla mnie wygrywa i krem do rąk też bardzo fajnie mi się sprawdza, chociaż uwielbiam ten z czarnej róży, ale tu ten zapach też mnie przekonuje i najważniejsze, co nie robi takich lepkich, spoconych dłoni, żebym nie wiem, nie miała takiego wrażenia, że one są po prostu nieumyte. Także ja Wam szczerze polecam, balsam do ciała bardzo, bardzo fajnie. Co tam dobrze, masz jeszcze? To ja... O, spadło, dobra, poturlało się. To ja, jeżeli chodzi o Joannę, no bo też chciałabym coś polecić, nie mam w tym momencie, ale w przebitce zobaczycie. Jak to nie masz? To jest w ogóle żenujące. Nie mam przy sobie. Aha, nie mam przy sobie. Ale chciałabym polecić właśnie peeling z konopi. To, co powiedziała Bożena. Niestety samoopalacze tutaj... Samoopalacze, solarium i słońce, wszystko wysusza skórę. Ja wszystko, co związane ja z opalaniem. Ja wiem, tylko, a ja właśnie mówię o peelingu takim, żeby przygotować. Że rzeczywiście tutaj po prostu jest taki tygodniowy rytuał, cotygodniowy rytuał, tak. Bo trzeba tą skórę przygotować do tego samoopalacza. Ja używam właśnie tego z serii botanicznej konopie. To jest moje chyba czwarte opakowanie, rzeczywiście dobrze mi się go używała, ma fajnie takie na moim poziomie te, bo to są też naturalne. Odpowiednią gradację ścierania twojego tak, na skórkę. Tak, odpowiednia gradacja ścierania na skórka i te drobinki też są naturalne, to chciałam powiedzieć. No a od naturalnych przechodzimy do niczego innego jak aluminium. Ale pojawia się to w ulubieńcach, bo teraz tutaj jakby chcemy też zaapelować do naszych widzów, że jeżeli mają jakiś antyperspirant, który naprawdę działa tak. I nie posiada w swoim składzie już na drugim miejscu aluminium, to dajcie znać. No ale jeżeli takiego nie macie, te aluminium Wam nie przeszkadza, a macie taką... Przeszkadza, taką... ale albo na przykład nie macie wyboru, tak? No dosłownie, no bo jak bo to, no powiem tak, stanę koło kogoś taka upocona, śmierdząca, powiem, słuchaj, kochana, ja dbam o środowisko, musisz to zdzierżyć, bo ja nie będę używała aluminium. O środowisko i o siebie. Tak? Dokładnie, no przede wszystkim o siebie, no bo tak. To... Nieważne, koleżanka mi kupiła fenial i tak naprawdę teraz też jest taki reklamowany w telewizji antyperspirant Rossmana, też troszeczkę droższy, ja go kupiłam, on tam zabezpiecza drugi składnik, aluminium, jakiś mam w sprayu drugi składnik, aluminium, ale tamte, jeżeli już, może powiem tak, jeżeli tak. Już mam używać tego aluminium, to chciałabym, żeby to po prostu działało, tamte aluminium mają i nie działa. A fenial, moja psiapsiuła Benia mnie kupiła i naprawdę serdecznie jej dziękuję. Ja nie stosuję go codziennie, umówmy się, jednak nie chciałabym aż tak tej swojej, tego swoje na, swojego zdrowia narażać na te aluminium, ale wtedy, kiedy mi zależy, kiedy wychodzę, kiedy wiem, że będę jakby intensywnie tutaj z ludźmi. Właśnie. Czasami jest też tak i tutaj do Was trochę zaapeluję, bo kiedyś gdzieś albo wyczytałam, albo usłyszałam w telewizji, że na przykład nie wychodzicie z domu. Siedzicie sobie, nie wiem, na sprzątaniu, czytaniu książek, relaksie, nie wiem, w całodziennym seksie z mężem, cokolwiek, nie, chociaż na to powinniście się zabezpieczyć, antyperspirantem, wróć, wytnie się. To nie używajcie w ogóle antyperspirantu, dajcie tej skórze po prostu się wypocić, bo tak słyszałam, ale jeżeli gdzieś wychodzicie, tak. Pracujecie, pocicie się, fenial ten intensyw, tak? Intensyw. Tak, bo tam są jakieś tam zapachy, coś, ten jest naprawdę bardzo przyjemny, trzeba to sobie, wiecie, nakulkować i co też bardzo ważne, o czym Benia mi mówiła, wysuszy to, więc czasami jest tak, że ja suszę głowę i suszę pod pachami, mimo że nie ma tam włosów, tylko po to, żeby wysuszyć antyperspirant. Tyle w tym temacie. No niestety ja też, tak, jeżeli macie rzeczywiście jakieś swoje typy, to koniecznie dajcie znać, bo ja niestety też używam
tego, no może weekendowo odpuszczam troszeczkę, ja ale żartuję, no. Ale od poniedziałku do piątku no nie ma wyjścia, po prostu idę do pracy, tak, muszę. Mój ulubieniec to są termoloki. Termoloki używam od dłuższego czasu, to nawet nie jest ulubieniec tylko lipca. To jest ulubieniec ostatnich miesięcy, chociaż zbierałam się, żeby go kupić, ile lat? U mnie wszystko bardzo długo trwa. Ale koniec końców jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Ja rzeczywiście kupiłam sobie takie opakowanie turystyczne, tak? Takie kuchenka turystyczna. Tu jest tylko 5 tych wałków, ale na moją długość włosów styknie. I na gęstość. I na gęstość. Podoba mi się, bo rzeczywiście one mi się troszeczkę odbijają. Trochę się jakby tworzy ta fryzura. Mniej już używam szczotki. Rzeczywiście już z tą szczotką się, wiecie, nie muszę tyle namęczyć. I mam taki codzienny rytuał, że przed malowaniem sobie te loki nakładam, nie za każdym razem na ciepło je robię. Dlatego, że też zauważyłam, że jakbym każdego dnia od poniedziałku do piątku nakręcała je na ciepłe termoloki na włosy, to one po jakimś czasie zaczynają mi się elektryzować. Więc tu uwaga, rzeczywiście idę w oszczędność. Tak, to jest, wiecie, energia idzie do góry. Dokładnie, więc ja sobie te termoloki nakładam też właśnie jak one nie są ciepłe, tylko po prostu makijaż robię około 10 minut, także one pewnie tam 20 są na moich włosach i jestem w tym produkcie zakochana. Bardzo żałuję, że bardzo długo się zbierałam i no kupiłam, no ale mam, najważniejsze, że mam i nie wiem, czy coś powinnam jeszcze powiedzieć. Że na przykład w tej chwili, jeżeli coś planujesz, to zobaczycie to w ulubieńcach w 2025. Pewnie tak. Ja jeszcze mam coś, tak się trochę wahałam, tak brałam z domu, ale mówię nie wiem, ale mówię pokażę. Okay. Będę trochę jak Bridget Jones, bo tak naprawdę Renata kiedyś, wiecie, rzadka pupa, niewyćwiczona, nie ma czasu na ćwiczenia, bo ja bardzo długo pracuję, siostra może tutaj potwierdzić, że rzeczywiście moja praca pochłania mi naprawdę znaczną część dnia. Ja już po tym dniu, jak gdzieś nie wiem, chodź z nami na siłownię. Ja wiem, kiedy, gdzie, absolutnie. I moja pupa, tak jak niektórzy ją zmobilizuj, nie narzekasz. Ja nie narzekam, ona po prostu taka jest, zaczęłam to akceptować. Nie mam po prostu na razie innego wyjścia. I kiedyś Renata, żeby wiadomo, wszystkich w tych gaciach robimy się cztery pośladki. Taki baleronik z tyłu. Mhm. Renata mi kiedyś kupiła jakieś Calcedonia z Intimissimi, prawda? Ale te gacie na mojej pupie działały jak taka, wiecie, jak odbezpieczona roleta. Robiły takie... I robisz taki wałek, no nie? Co też powodowało pojawienie się baleroniku. Ja stwierdziłam, że są rzeczy, na które mogę wydać, są rzeczy, na które nie chcę wydawać i kupiłam sobie gaci. To będzie trochę takie ze stylu Bridget Jones. Mam tutaj trzy kolory, ale pokażę Wam z opakowania, żeby nie było, że przyniosą w domu używane. Wybrałam się nigdzie indziej, jak w sobotę chodzimy rano po warzywa, po owoce, na nasz sochaczewski ryneczek i tam za 8 zł kupiłam gacie. Kupiłam, ponosiłam, sprawdziłam i poszłam i kupiłam sobie jeszcze kolejne 3 pary w każdym dostępnym kolorze. Także teraz, no, rzeczywiście, to mogłoby być, mój mąż nie reaguje na nie tak jak Hugh Grant, kiedy rozbierał Bridget Jones, bo aż takie majtasy to nie są. Nie, no. Ale naprawdę są bardzo fajnie uszyte, że mają też szwy tutaj troszeczkę tak jakby na środku, a nie po boku, więc jeżeli ja założę coś takiego, wiecie, mega obcisłego, to wiem, że te szwy nigdzie się nie będą pinać. A dlaczego też pokazuję? No bo Wam nie powiem, jaka to firma i tak dalej. Tylko tak naprawdę chcę Wam tutaj delikatnie zasugerować, że czasami nie warto na gacie, bo to jest bardzo fajny materiał. Kupiłaś sobie jedne teraz jak byłyśmy? Tak. Kupiłaś sobie. Później dasz znać, czy Ci się sprawdziły. Że nie trzeba na te gacie, kiedyś byłyśmy w, jest to taki sklep fajny, tam są takie piżamy. Victoria's Secret? Nie, do Victoria's Secret ja nie chodzę, to taki, nie, Victoria's Secret to nie. Mam jedne gacie z Victoria's Secret, tak na marginesie, ale, Boże, co to było? No taki droższy sklep, Renata tam kupowała, nie majtaj gaciami. Renata tam kupowała gacie, jak ona powiedziała, mówi, Jezu! I teraz Renata sobie też kupiła na rynku, także tu taka moja sugestia. Nie zawsze to musi być piękny, markowy sklep. Czasami pan, który tam takie małżeństwo tam sprzedaje, jest bardzo sympatyczny, tak mówi, wie pani, te będą lepsze. No, gaci nie radzi zwracać, ale na przykład jak kupujesz u niego biznes, że gdyby było coś nie tak, to może pani przyjść i wymienić. Czyli ja powiem tak od razu, co mi się w tej wiedzie tylko nie podoba. Materiał jest okej,
Dla mnie po prostu ten szef jest tutaj. Tutaj trochę troszeczkę za gruby, rzeczywiście, to razu, ale to od razu mówię, ale czy pod jakieś spodnie materiałowe, czy pod coś, to rzeczywiście tutaj trzeba po prostu. Ale może są i takie ścięte, no mi akurat na takich nie zależało, ale tutaj taka moja sugestia, że nie zawsze ci ulubieńcy to musi być właśnie Victoria's Secret. Tak, taki tip-top. Aged Provocator i tak dalej. Czasami fajną i dobrą rzecz jesteśmy w stanie znaleźć także na Targowicach. Taką na pewno w każdym mieście macie. Kiedy chodzicie na przykład po ziemniaki, przypomnijcie sobie, Bożna mówiła o gaciach i przejdźcie sobie na alejki z ciuchami i poszukajcie gaci bez szpony. Dobrze, my to oczywiście zrobimy przebiteczkę i pokażemy Wam dokładnie. Tak, co to za firma. Tak. Skąd one są? Made in i teraz no będzie na pewno, no na pewno. No zaraz się okaże, że na przykład, nie wiem, bielsko-biała. No, już zobaczysz. No i tyle w temacie. Chciałam Wam powiedzieć, skąd są, ale to są chyba jakieś chińskie literki, czyli... Czekaj, pokaż. Dobrze, to ty jeszcze coś mów. A wiecie, jaki to jest rozmiar? XXL. Dokładnie. Także tak. Dobrze, to wszystko. To wszyscy nasi ulubieńcy. Będziemy bardzo wdzięczne Wam za informację o działającym antyperspirancie bez aluminium. Wyniesiecie z tego filmiku bardzo dużo to, żeby chodzić po Targowicy i to, żeby robić sobie termoloki na zimno. Więc dziękujemy, nie, to, no nie, tą wiedzą możemy nie się z Wami rady podzielić. Wy również dzielcie się z nami swoją wiedzą i co? Kciukujcie. Subskrybujcie, tak. Bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło i do następnego. Pa!